Siema, zresztą to wiesz, 466 odcinku. Robimy to samo. Rozpocząłem przed odcinkiem. Trochę tam, ale no. Robimy. Dużo na pewno drewna zużyłem. Mimo wszystko. Ale chyba tego save'a. Nie wiem. Tego save'a oddawać? W sumie chyba nie. Po prostu trzeba nagrać, tylko nagrywam. Ale no. Save save'em. Pewnie go nie oddam. Mimo wszystko, bo. Trochę czasu ja poświęciłem na tym wszystkim i ktoś to będzie. Nie no, każdy sobie przechodzi inaczej. Nie mówię, że nie, ale. No. Zobaczymy, jak to będzie. Mimo wszystko też zobaczymy, jak to będzie, bo to ci killem. W styczniu chyba one się pojawią. Nie, później nawet chyba. Gdzieś nawet chyba myślę, że później. A ja jeszcze w wakacjach na nie wiem jak będę ten. Jak będę chodził do szkoły, nawet też jeszcze nie wiem w wakacjach, ale no. Dużo osób może powiedzieć zaraz, że. No, no już stacjonarnie to wszystko. Ja nie wiem, bo ja mam wakacje jakby. To nagrywam wakacje, to są jakby odcinki niezapasowe. Po prostu odgrywane tak jak ja mogę. To ponagrywać, donagrywać różnie może to z jej temperaturą. Po prostu powiedzieć się po prostu inaczej to nie wiem. Jak to jeszcze tak inaczej powiedzieć? Że po prostu inaczej ktoś może to zajarzyć, czy po prostu inaczej, że jest to na takich odcinkach z. Mimo zapasowych, mimo tego jest wszystko robione. Niestety. Niestety, nie, niestety, tylko bardziej. Mimo, bo będę mógł się zająć bardziej szkołą. Bardziej już się przyłożyć jeszcze mocniej, jakbym mógł. I mogę w sumie. Do nauki teraz. I tu będzie. Mój kanał będzie ciągle. Po prostu jakby odcinki się codziennie wsadzały. Ale mimo. Nie ma mnie w. Po prostu w domu, może w szkole, także będę się dużo zajmował po prostu szkołą, a nie będę miał czas na YouTube'a. To mnie jako tako wykwalifikuje, czy po prostu za trochę pomoże mi w takiej sytuacji, bo mogę chociażby nie móc nagrywać, bo zajmę się samo co szkołą, a dzięki będą co dzień, więc to jest jakby taki ratunek, tak. Czy owak. Nagrywam szczerze z pasji i tak dalej, bo imo mogę powiedzieć kilka razy na pewno, bo to nie będzie mój powiedziawszy główny, nie wiem, wątek tego, że to będzie u mnie, że to ja z tego będę zarabiał. Po prostu będę chociaż normalnej pracy, jeśli skończę technikum, to będę chyba papier kwalifikujący, czy po prostu zdać egzaminy zawodowe. Co mi przeszkadza? A to, dobre. Więc no. Tak to będzie, albo jakaś tam osoba z, po prostu co mi napisała, że sobie odcinki to nikogo nie sporo mnie ogląda i tyle, ale powiedziałem, że algorytmy po drugie są algorytmy i to wszystko, że tak YouTube trochę psuje, to powiedział otwórz nowy kanał. Mam takie myślę, po co, bo i tak. Ja wiem, domyślam się, że nawet, że to nie będzie głównie mój zarobek z tego, że i tak będzie na mnie czekała praca, jeżeli ten, bo dobra, jestem młody, wiem, ale mimo tego, na pewno YouTube nie będzie, nie stanie się u mnie, że to będzie główna praca moja, to jakby nie stanie się tak, że o, już zarabiam i cieszę się, to mogę. Jakbym nawet zarabiał, to będą pewnie grosze, mimo wszystko. To nie będzie jakieś, o, duże pieniądze, by się utrzymać. Jeżeli to bym, może, jakbym to zaczynał jeszcze, nie wiem, w 2010, gdzie w sumie mogłem, ale trochę nie miałem co mówić, no to
by było inaczej, ale kanał jest z 2015. To mimo wszystko jakby nie mówię, że nie wierzę w siebie czy coś w tym stylu, ale nie wierzę, że powiedzmy to się stanie głównym moim dochodem, że powiedzmy sobie pozwolić na coś, czy po prostu utrzymać się. Ja się bardziej to myślę, że to nie będzie, no ale no. Lepiej sobie po prostu ponagrywać z przyjemności niż taki, że ja mam od razu wszyscy youtuberzy. Ja może nie jestem takim youtuberem, może ja po prostu mimo to wszystko co, może kiedyś live'a zrobię, no to zarobię tam, nie wiem, 10 zł maksymalnie, no to, ale to przeznaczę pewnie na coś przeznaczę rozwój czegoś, powiedzmy z sklepu, ale mimo wszystko to nie będzie jakby, nie ma nawet live to nie robię, więc jeszcze by było lepiej, co by było. A i mam jeszcze tej farmy, mogę zrobić, będzie 16 na 16, tak jak mówiłem, ale będę mógł zrobić tak, że będzie można to będzie w środku na te 14 mimo wszystko. Czy nawet tam mniej. Z powodu takiego, żeby miejsce na te hopery to nie, hopery to będą pod, ale takie jak, nie wiem, no papa szkielecie, niestety nie wiem, czy takie po prostu skrzynki, to wszystko te sygnał, powiedzmy redstone, czy najbardziej związane dispensery, by to zapełniać. A ja znowu robię złą rzecz, znowu stawiam jakby drewno, a tu ma pójść schodek. Halo, człowiek, uspokój się, dobra? Chodźmy sobie to, co robiłeś na odcinkach, no. I moje stawianie. Tak, tyk, tyk. Dobra. Może już się nie pomylę, źle się skupię i nie będę rozmawiać, ale ja to ja. Mimo wszystko. Więc po prostu mogę powiedzieć, że to głównie moje nagrywanie na YouTubie, po prostu przebywanie w gronie, czy po prostu niby jestem mini youtuberem i tak dalej, że po prostu nagrywam, ale to jakby okej, okay. Coś tam mój kanał żyje jeszcze, ale nagram tak po prostu, żeby po prostu ponagrać, jeżeli miałbym, to mógłbym przestać, ale już z tym czego nie ma, chcemy ponagrywać sobie i powrzucać powiedzmy na YouTube, ale to co mówiłem, to nie będzie moją pracą. Wątpię, że to będzie moją pracą nawet. Że po prostu zdam egzaminy zawodowe. W piątej klasie oczywiście. A chyba to jest, dobrze pamiętam. I po prostu będę normalny praca, to będzie jakby takim moim, nie wiem, hobby takim normalnym, bo i mimo wszystko to ciężko czasami na YouTube się wybić albo po prostu zarabiać. Bo algorytmy czasami siadają trochę na łeb, mimo wszystko. Mogę trochę powiedzieć. Ale czasami ucina zasięg, czasami nie. I to tak ciągle jest. Mi się wydaje nawet. Więc to nie będzie jakby mi tą różnicę jakby. Jakby wiem, że tak ucina, no i takie co z tego. Jest to takie mini hobby nagrywające lub po prostu tak ponagrywać czasami. Czasami no ja prawie codziennie chcę ponagrywać sobie, żeby mieć taki bufor, żeby zająć się szkołą, mocniej szkołą jeszcze,
sobie powiedzmy to odstawić na takie przyszłość lub coś w tym stylu, że jest ten kanał, ciągle wrzucałem odcinkę, a ja po co mówię, że ciągle szkoła. No. Tak to już, 10 minuta odcinka? Myślałem, że jest mniej. Mimo wszystko. Nawet nie wiedząc wszystkiego, zaznam się odcinek szczerze. Odcinkowo spoko już mamy, a prawie jesteśmy, no, na dobry drog, żeby to skończyć już powoli. To mi się to podoba. Mimo wszystko. A, zastąpiłem drewnem. Dobra. O mój Boże, jak ja teraz stawiam to. Muszę w dół cerów, nie w górę, bo w górę mimo wszystko będzie mi się stawiało. Jak właśnie widzieliście na wcześniejszym odcinku, jak się gubiłem. Ale to ja, no to ja nie dziwię w sumie. Czego robię? Ale no. Tak to już jest. Jak tam jakiś pyłek? Jeszcze nie jest zapełniony tak mocno, żeby iść do skrzynek. Pełnił się z nas dawno i no mamy... No wszystko jeden dzień, no to dam cała chyba Minecraft chyba 20 minut coś, nie, 20 minut chyba, czy tam południe i pół, zachód i wschód, to jest tam kilka minut, to wszystko, no to takie wyliczone jest trochę, ale no postawiamy, mamy dwa, przenosimy crafting, by mieć bliżej, jeszcze bliżej do tego naszych robót. Tyk. Słaby. Stair. Okay, schody. No jeszcze slaby, no. No. Nie można znowu pracować. Mimo wszystko. Dawno na pewno dużo zużyliśmy tym chodem. I tak dalej. Ale no. Tyk, 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 tyk. Postawione odcinko? O, 13 mi to. Mimo padu jest jeszcze spoko. A robiąc to, jesteśmy się tego już blisko. Czyli idziemy w dobrym kierunku, by to niedługo zakończyć wreszcie. I zaczniemy robić tą. Dokończyć farmę creeperów, nie rozpocząć. Dokończyć. Rozpocząć farmę tych pszczółek. Zbudować. I tak dalej. Coś jeszcze wymyślę, na pewno farmy niektóre musimy zrobić. Wymyślę się, które jeszcze mógłbym zrobić. I to by było dobre. Ale no. Na pewno złota. Myślę, że na pewno etków, farma, że po prostu farma expa to bardziej mogę nazwać, nie tak tam też to jakieś budowanie inne, na pewno dom zmienienie, czyli destrukcja domu też będzie, mi się wydaje, dużo rzeczy jeszcze mamy do planowania, odcinkowo też mamy dużo. Nie wiem, to dużo w odcinkach mam to co roboty, to, że tak robię, że to tak się wszystko powtarza, ale w takim odcinku powiedzmy jak ja to stawiam, a mogę z wami porozmawiać mimo wszystko. I to tyle. Z tego nawet. Dobra, tyk, tyk. No nie, źle. Ale na razie się nie pomyliłem. I niech tak będzie. Mimo wszystko, że to jakby
ma iść w dobrą stronę. Ale już idziemy. Coraz bliżej widać, gdzie my już jesteśmy. Co my robimy. To jest dobre też. Pół płytek więcej nie mamy. No cóż, będzie trzeba dorobić. Płytek. Tym chodem. Będzie teraz tu. Tu. Czy ja mogę tak zrobić? A, bo ja tak stawiam. Stawiam tak, a jak tu postawię. W środku, no to będzie to trzeba jeszcze rozwinąć, żeby tak nie stawiałbym. Słaby. Więcej by było. No i załatwione. Tym chodem. Od góry teraz chciałem. No właśnie. Ja muszę tu i tu. Dobra. Schody, schody. Pupytki, pupytki. I to samo. Odcinek? A, 16 minuta. Na luzie. Mimo wszystko. Cya, na luzie. A ja może odpocznę i może, no, ponagrywam. Mimo wszystko, jeżeli to gram tak dobrze odcinkowo, dużo i co pomontuję, to mam trochę dużo odcinków na YouTube zaplanowanych, ale to jest przy okazji mimo wszystko. To robota tego wszystkiego. Myślę, że ta to tyle będzie. Tutaj teraz, tu drewno. Nie stawiając tak, oczywiście, to freak. I tak, tak. No, nie, tak, to freak. Tak. I pyk. Teraz. Tutaj. No. Czyli będziemy się powoli widzieć w następnym odcinku. W samym... Jeżeli tak w następnym odcinku będzie jeszcze dobrze jak w tym, to powinniśmy to dokończyć. Mimo wszystko, mi się daje. Ale ja tylko mogę tak spekulować. Czy to będzie w dobrym stanie, że tak się stanie. To tutaj już nam zabraknie już. Pyk. Pyk. I tyk. I nie mam nic. Nie mam nic jeszcze. Tak mam. Po 16 zużyć jeszcze mogę. Czyli tak, tak. Tak, tak. I tak, tutaj schody. No, tak akurat. Dobra. Ja. Słaby. I też tak. Albo jest dużo więcej. Dlatego. Dobra. W sumie nic się nie stało. Mimo tego. Tyk. Tutaj. Stawiamy. Tutaj też stawiamy oczywiście. Tyk. Oczywiście nie tak. Tylko tak. I odcinkowo. A, 19 minut jeszcze. No dobra. I mi tak jest. Szczerze, strasznie blisko jesteśmy już. I to mi się podoba. Tak najlepiej. By było. Tutaj jeszcze. Pyk. Myk. I tu. No. Jeszcze trochę podkopiemy. Czyli to. Pewnie po tym zrobieniu będzie nam się odcinek kończył. No, szczerze, powoli tak. Chyba, że jeszcze zdążymy ten zrobić filar jeszcze. Tak na zakończenie odcinka.
Czy z dobrym postawieniem? Drewno oczywiście najlepiej by było. Jest takim krzywym. Dobrze? I co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.